Witam. Chciałam Wam dzisiaj pokazać coś takiego, jak zwyczajnie może wydaje się zbędny ten film, ale jednak dość ważny temat, o jakie oznaczenie powinniśmy stosować, kiedy opisujemy wyniki otrzymane dla próby, a jak powinniśmy prawidłowo oznakowywać wyniki dla populacji generalnej. Bo próba to nie populacja generalna. Populacją generalną na przykład możemy nazwać wszystkich Polaków w Polsce, których liczba jest bardzo wysoka, już nieważne ile wynosi, ale dla niej nie badamy wszystkich możliwych jednostek, tylko bierzemy pewien wycinek na miarę możliwości reprezentatywny i wówczas nazywamy to próbą. I wówczas wyniki dla próby przenosimy na populację generalną, czyli na przykład weryfikujemy pewne przypuszczenie, czy dla średniej, czy dla odsetka, czy dla wariancji, czy dla kształtu rozkładu, ale na podstawie wyników z próby. I robi to, mówiąc bezpośrednio, różnicę, czy piszecie takie, a nie inne oznakowanie, bo wówczas osoba, która Was sprawdza lub która będzie bazowała na Waszych wynikach otrzymanych, będzie ewidentnie wiedziała, czy Wy mówicie o wynikach z próby, czy dla populacji generalnej. Bo wyniki z próby są zawsze na 100% ileś wynoszące, a dla populacji generalnej nigdy nie ma takiego bezpośredniego, 100% przełożenia wyników z próby na populację generalną. Chyba, że ta próba po prostu stanowi tą populację generalną. Ale przejdźmy do tego, co ja chciałam Wam pokazać. Oznakowanie, oznaczenie. Chodzi o to, że inaczej oznakowuje się symbolami wyniki dla próby, a inaczej dla populacji generalnej. Na przykładzie średniej często widzę oznakowanie średniej jako małą literkę M, jak cokolwiek to by było, no dobrze, po prostu symbol M. Niektórzy mają oznakowanie mi, czyli takie U z ogonkiem wychodzącym z lewej strony na dół, a w średnia z próby jest to często oznakowanie średniej arytmetycznej, czyli to jest X z kreską, albo jest napisane średnia i w nawiasie X. To nie jest dokładnie to samo. Często my szacujemy albo badamy, weryfikujemy jakieś przypuszczenia dotyczące średniej w populacji generalnej na podstawie tej średniej, którą otrzymaliśmy z próby. Dalej, ale kolejnym elementem, który może charakteryzować rozkład tego, jak wygląda próba, jest wariancja z próby. Często jest oznakowana jako duża albo mała literka S, symbolem do kwadratu i może być albo w nawiasie X, albo tutaj jako dolny indeks X, albo w ogóle może nie być. To zależy od Waszej uczelni. Ale generalnie S podniesiony do kwadratu jest to wariancja z próby. Tak oznakowujemy inaczej odchylenie standardowe, ale podniesione do kwadratu. Czyli dopiero jak wyliczymy pierwiastek z tej wariancji, możemy powiedzieć, ile wynosi odchylenie standardowe z próby. Czyli to wahanie na minus i na plus od średniej arytmetycznej, ile powinno ono wynosić. Jeżeli jednak Wasza wariancja posiada oznakowanie takiego daszka, możemy powiedzieć, że jest to tak zwana wariancja nieobciążona z próby. Czyli to jest bardziej dokładna wariancja, wyliczona, jakby bardziej, częściej stosowana i bardziej poprawnie stosowana w przypadku, gdy nasza próba jest nieliczna. Już nie chodzi o to, że nawet mniejsza od 30, ale licząc zaledwie kilka obserwacji, to wówczas lepiej odwzorowującą rzeczywistość jest ta wariancja lub to odchylenie standardowe zastosowane jako nieobciążone. Różnica między wariancją nieobciążoną a zwykłą, czyli obciążoną błędem, jest to, że w tej wariancji nieobciążonej w mianowniku takiego ułamka mamy n-1. Tu zwykłe odchylenie standardowe, z którym się spotykamy, ma w mianowniku n, a tu jest n-1. Jeśli chodzi o odchylenie standardowe, ale z populacji generalnej, której zazwyczaj nie jest znane, a na przykład jest napisane, że cecha ma rozkład normalny, to my musimy to oznakować symbolem sigma dla odróżnienia od tych odchyleń standardowych, które są z próby. Nie zawsze sigma jest znane, może być, nie musi. To jakby w hipotezie zerowej i alternatywnej stosujemy oznakowanie dla populacji generalnej na podstawie próby, decydując, czy te jakieś twierdzenia dotyczące populacji generalnej są prawdziwe, czy też nie.
Jeszcze dochodzą takie elementy jak oznakowanie wielkości próby, czy po prostu liczebności zbiorowości, którą badamy. Jeśli chodzi o próbę, często widzę oznakowanie małej literki n jako wielkości próby, czyli ile jednostek zostało zbadanych w jakiejś tam analizie, ale wielkość populacji generalnej ma już oznakowanie duże litery n i często nie jest jasno określone, ile jednostek liczy taka populacja generalna. Jest to po prostu jakaś generalnie duża, liczna zbiorowość, która nie jest dla nas ważne, ile ona wynosi, ale to jej dotyczące przypuszczenia my sobie weryfikujemy lub budujemy jakieś przedziały ufności. Zostaje nam kilka takich sumaczków, jak na przykład odsetek z próby. To znaczy, że jeżeli na przykład badamy pewną populację generalną, bierzemy z niej wycinek zwany próbą i chcemy w tej próbie wydzielić według jakiegoś kryterium jednostki, na przykład studenci palący, niepalący, to możemy wyznaczyć tak zwany odsetek z próby, czyli liczbę wyróżnionych elementów w danej próbie podzielić przez to, jak liczna była ta próba. Czyli tu byłaby liczba palących studentów w porównaniu do wszystkich studentów, którzy weszli nam do badania. To byłaby frakcja na przykład osób głosujących na partię X lub też odsetek faktycznie chorych wśród osób, które poszły na zwolnienie lekarskie i zbadano jakąś określoną liczbę takich osób. Jeżeli chodzi o weryfikację hipotez dotyczących odsetka z próby, to w populacji generalnej odsetek z próby często jest oznakowany literką małą p. I taki symbol stosujemy w hipotezie zerowej i alternatywnej, czyli w tych przypuszczeniach, które dopiero będziemy weryfikować. Zostaje nam, powiedzmy, z tego, co jeszcze wpadłam na pomysł, współczynnik korelacji liniowej Pearsona. I w małych, powiedzmy, na podstawie próby oznakowujemy to jako RXY. To jest symbol R, mała R jak rower, X, Y, bo to są symbole, między którymi może zachodzić jakaś zależność liniowa. I jeżeli chcemy na podstawie próby obliczyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona, a potem zweryfikować, czy ona, na przykład ta korelacja, jest istotna, czy też nie, w hipotezach zerowej i alternatywnej, czyli dotyczącej w populacji generalnej, oznakowujemy, czy stosujemy oznaczenie RO. To jest, niektórzy mówią, taki balonik. Dla mnie to jest taka literka P z ogonkiem, też z symbolem XY, i to jest współczynnik korelacji, tu powinno być napisane, z populacji generalnej. I generalnie niektórzy piszą, że to jest RH, to nie jest RH0, tylko RO XY. Także ja Wam chciałam pokazać, żebyście nie pomylili się, kiedy mówimy o oznaczeniu dla próby, a kiedy mówimy o oznaczeniu dla populacji generalnej, bo to nie są dokładnie te same zbiorowości, a dla osób sprawdzających Wasze prace zaliczeniowe, czy też Wasze kolokwia, egzaminy, naprawdę robi to różnicę. Także zapamiętajcie te oznakowania, tą różnicę, no i do dzieła, do nauki.